Dzień dobry, witam serdecznie. Ja wiem, ja doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że niedawno mówiłam, że nie będzie tak szybko kolejnego mierzymy, ale tak mnie zaciekawiły wyprzedaże. Weszłam tam zupełnie przypadkiem, ale bardzo mnie zaciekawiły wyprzedaże i bardzo mnie zaciekawiły wyprzedaże w H&M i jeszcze bardziej zaciekawiła mnie kategoria poniżej 40 zł. Więc postanowiłam zrobić takie mierzymy, gdzie zamówiłam tylko rzeczy z tej kategorii, czyli nic tutaj w tym kartonie nie przekracza 40 zł. I zobaczymy, jak to wygląda, co tu jest i czy coś się nadaje, czy nie nadaje. Najwyżej wróci do H&M-u. Na usprawiedliwienie mam tyle, że faktycznie kiedy się odchudzałam tak intensywnie, nie kupowałam prawie nic. Więc teraz muszę nadrobić. Sporo rzeczy jest też za dużych, więc tak, to jest moje usprawiedliwienie. Pokaz H&M-u, chyba zamówiłam 10 rzeczy, tak mi się wydaje. I chyba zapłaciłam za nie jakieś 300 zł. Zaraz się wszystko okaże. Są to raczej rzeczy takie typowo letnie, no bo to letnie wyprzedaże. I ile tu mamy pozycji? Dokładnie 10. I ja zapłaciłam za to, moi drodzy. Muszę sprawdzić w aplikacji. 324 zł za 10 rzeczy. Także całkiem spoko. No dobra, to lecimy. Patrzymy, co tu tak właściwie jest. Za te 300 zł, 10 rzeczy. Mam spodnie, najpierw mam spodnie. Bardzo szybko mi to przyszło, więc ja jeszcze pamiętam, co tu mam i szybko to nagrywam, szybko publikuję, bo jak jeszcze Wam się coś spodoba, to zawsze będzie szansa to dostać. Chociaż te rzeczy z wyprzedaży schodzą strasznie szybko, bo ja tam nakładałam do koszyka, zanim zrobiłam podsumowanie, to już połowy nie było. Są super rzeczy, super body, ale też nie w moim rozmiarze. Ja mam wszystko MK i 40 chyba. Pierwsza rzecz to spodnie, szerokie spodnie, które kosztowały 34,90. Ja miałam takie szerokie spodnie, jak miałam większy rozmiar. Teraz one są super za duże, więc postanowiłam, że pójdę znowu w tę stronę. One kosztowały 60 zł przed przeceną i wyglądają w ten sposób. Do jakiejś właśnie czarnej góry, czarnej bluzki powinny być fajne. Wyglądają spoko, bardzo przyjemny materiał, właśnie taki na lato. Powinno być ok. Dalej bardzo mi się podobają ostatnio takie w latach 90., jak byłam dzieckiem, wydaje mi się, że były takie modne. Takie bluzeczki właśnie z marszczeniem, ze ściąganiem. Strasznie biała po prostu. Więc nie będzie tutaj może dokładnie widać tego marszczenia, ale jak będę mierzyła, to na pewno to się jakoś tam ułoży. I ta akurat ma taką tutaj koronkę na rękach i ona kosztowała 29,90, a przed przeceną 59,99, czyli 60 zł. Dalej są shorty, które są, powinny być długie i powinny być z takiego lejącego materiału i powinny być z wysoką talią i wcale nie są jeansami, tylko są czymś materiałowym i zobaczymy, jak to wygląda. Też do jakiejś takiej czarnej góry, takie kwieciste, bardzo fajna długość i to są takie trochę spódnico-spodnie, jako że ja nie noszę spódnic, ale zaraz zobaczycie, to właśnie postanowiłam pójść w tę stronę i te shorty kosztowały, muszę się odnajdywać między aplikacją a fakturą, także to nie jest aż takie proste, 29,99, a przed przeceną 80 zł, 79,99, także tak to się prezentuje. Czy ja w końcu wzięłam jakieś body? Naprawdę? Body w prążki, białe. Wzięłam, miałam nie brać żadnych body. 39,99 przed przeceną, a po przecenie 29,90. Prawie wszystko tutaj właśnie za trzy dyszki. No i tak się prezentują. Wyglądają pięknie. Jak ja sobie znowu zostawię body. Oszalałam na ich punkcie, no ale co zrobię. Dobra, dalej jest jakiś taki śmieszny top. Śmieszny, bo ma tutaj takie marszczenie. Zaraz to zobaczymy. I ten top był dość drogi, jak na to całe zamówienie, bo kosztował 34,90, ale przed przeceną kosztował 60 zł, także jakaś taka połowa ceny. Nie wiem, wiecie co, no to jest taki trochę crop top, więc zobaczymy, jak z małą odwagą, ale ciekawie to wygląda. Chyba można to regulować, więc sobie to sprawdzimy. Jakość tych produktów na H&M-u, czy je kupilibyśmy w pełnej cenie, czy niepełnej cenie, to jakość by była taka sama, prawda? No, ale teraz też można zobaczyć, że jednak wyprzedaży to jest opłacalna kwestia. Co to jest? A wiem, to miałam sukienkę, która jest ultra krótka, w sensie tak wyglądała na
modelce, ale może modelka była dużo wyższa ode mnie. Zobaczymy. No nie, jest ultra krótka, ale sukienka jest piękna. Tutaj z taką falbaną, takie drobne kwiatuszki. Przymierzymy, pomyślimy. Kopertowa sukienka z falbanką, szyj 59,99, poprzedzenie 29,90. No wygląda ślicznie, ale czy ja będę miała na tyle odwagi, żeby aż tak krótko? Znowu szorty. Mówiłam, że to takie letnie zamówienie. Te szorty kosztowały 80 zł, poprzedzenie 39,90. Czyli chyba najdroższa dzisiaj tutaj rzecz, ale wyglądają super. Bardzo fajnie. Bo znowu są takie luźne nogawki, nieopinające i znowu to bardzo ładnie może wyglądać do jakiejś takiej prostej, białej, na przykład do tych body. O, zrobimy sobie taki zestaw. Świetnie. Słuchajcie, już wyciągam, a tu dalej jeszcze są rzeczy. No, zobaczymy, jak będzie w praktyce, bo na razie to zamówienie wygląda spoko. No mówiłam, że mi się podobają z takim marszczeniem, ale znowu to jest strasznie krótkie i to można zakładać albo na ramiona, albo gołe ramiona, albo na ramiona. Zobaczymy, popróbujemy. To jest po prostu top i ten po prostu top kosztował 19,90. Bardzo fajna cena, a wcześniej 60 zł. Jeszcze jedno. Ja na pewno część odeślę. Nie patrzcie tak na mnie, błagam, don't judge. Nie oceniajcie. Szorciki, nie wiem, bo ja zamówiłam w 40 rozmiarze, bo te... Właśnie, to jest problem, bo jak mam 42, to mi strasznie lecą w talii, w pasie, a z kolei fajne są nogawki takie luźne, więc zobaczymy, jak będzie w tym przypadku. No też znowu krótkie. Matko Aśka, coś ty narobiła. Shorty jeansowe niebieskie 100 zł kosztowały wcześniej, 99 zł. To chyba tutaj największa na nie przecena, 39,90, czyli to też jest taka druga najdroższa rzecz. I uwaga, zrobiłam coś, czego nie robię, czyli zamówiłam spódnicę. Rozumiecie to? Bo ja tego nie rozumiem. No, ale zobaczymy. Jeansowa spódnica we wzory 34,90, a kosztowała też stówkę, czyli też tutaj spora przecena. To jest spódnica mini jeansowa w panterę. A nie. Ja nie wiem, co ja zrobiłam. Ja mam w szafie, żeby wam nie składać, jedną elastyczną taką opaskę, czarną spódnicę, której nie noszę, ale trzymam ją na jakieś takie, może się przyda, czarna taka ołówkowa spódnica, może się przyda. A to jest szaleństwo, więc przejdźmy do mierzenia. Jestem bardzo ciekawa, bo te rzeczy są tak nie do końca w moim stylu, może w moim stylu, ale chyba wyjściem trochę ze strefy komfortu, więc jestem super podekscytowana i ciekawa, zapraszam. Dobra, ja może właśnie zacznę tak odważnie od tej spódnicy, od tego szaleństwa. No i co ja mam wam powiedzieć? Ja po prostu sama lubię moje mierzy. No nie wiem. Co ja mam wam powiedzieć? Wiecie co, chyba mi się to podoba. To chyba wygląda całkiem spoko. Co wy o tym myślicie? Spódnica w mojej szafie? Ale tu nawet ładnie leży, w talii. Panterka, no panterka to jest taki odważny wzór, ale tak jak mówię, do jakiejś góry ciemnej, albo z takiego topu, albo coś takiego bardziej tutaj rozkloszowanego, z tej racji, że dół jest właśnie mocno dopasowany, ma kieszenie za 35 zł, może ja powinnam mieć w szafie właśnie taką spódnicę. Chyba mi się podoba, chyba to zostanie, chociaż tak jak mówię, to jest totalne wyjście z mojej strefy komfortu, ale... Jest spoko, jak myślicie? Dobra, to teraz jakieś doły jeszcze, shorty, lecimy. Dobra, jak na mój gust, to nie są spodenki, tylko to jest opaska na biodra. Nie, zdecydowanie bardziej wolę, żeby mi leciało tutaj w talii i żebym to spięła sobie jakoś paskiem, niż jak mam mieć aż tak mocno przylegające nogawki. Już pali, że one są przylegające, jakby były trochę dłuższe, tak tyle, to bym się w nich czuła. Spoko wyglądam, ale... Wyglądam ok, ale wydaje mi się, że one nie są komfortowe. Ja się w nich komfortowo nie czuję. Tu mają też taki mały rozpruwaczek, więc to się chyba dzięki temu układa, bo jakby było tak, to by było gorzej. Chyba wolę takie bardziej fruwające jeansy, ale jednak fruwające. No taka opaska, no opaska. I tyle, zakryty tyłek i tyle. Ale nie widać właśnie, bo często są takie, że tam co nieco widać, a ja nie lubię jak widać, więc... No chyba się nie czuję do końca, ale jeszcze zobaczymy, co wy powiecie i na wideo. A nie, zapiałam sobie rozpruwaczek. A dzisiaj jest wtorek.
Są w porządku, ale chyba się nie czuję do końca. O, i to jest chyba coś, w czym czuję się właśnie, nie chyba, tylko to jest coś, w czym czuję się znacznie lepiej. Tutaj ładnie podkreślają talie, są fruwające, mają kieszenie, do których się da włożyć ręce, bo do tamtych się nie dało. Wyglądają tak trochę jak spódniczka. No, ładnie, nie są takie zwyczajne dżinsy, coś tutaj się dzieje. Są strasznie pognieciowe, więc to przemawia za jako minus. To pewnie trzeba będzie prasować, więc to już jest gorzej. Ale mają ładny wzór, tak jak mówię, ładnie siedzą w talii i do takiego czarnego topu wyglądają całkiem w porządku. No, o cenach już nie mówię, bo ceny są generalnie wszystkie w miarę spoko. Ładnie to wygląda, taka prosta stylizacja, nie? A już te spodenki właśnie we wzory robią robotę. Co jak mi się wszystko spodoba? No nie wiem. Wszystko dzisiaj jest takim wysokim stanem, ale te spodnie też są chyba fajne. Ja lubię takie fruwające, tutaj dopasowane, komfortowo się człowiek czuje. Muszę jeszcze raz się zobaczyć, jak wygląda. Nie wiem, czy tu nie są trochę tak za szerokie, że te taką robią figurę, ale z drugiej strony co mi tam. Z tyłu fajnie wyglądają, tutaj mają też gumeczkę. Także to wszystko ładnie się układa. Takie są trochę bardziej eleganckie. Jakby to założyć do jakiejś takiej koszulki, zaraz zmienię koszulkę, to myślę, że to by był spoko zestaw. I teraz sobie przymierzę tę koszulkę taką elastyczną, czarną i to może razem fajnie wyglądać. Wiecie co? Chyba jest problem. Tu mi się podoba, ale to jest problem, bo ja mam kompleks za dużych ramion, o tym już mówiłam, a to jeszcze mi zrobiło 4 razy, 8 razy większe ramiona. Jak jest tak podniesiona, to jeszcze, ale generalnie nie przemyślałam tego w ogóle, no bo jak przy kompleksie za dużych ramion brać coś, co powiększa je optycznie 5 razy? No faktycznie powiększa też sylwetkę tutaj i tu mam powiększone, więc jeszcze większe się robi cięcie w talii, więc to też wygląda spoko. Jedyne co to ten top jest ultra krótki, więc tylko do takich spodni z wysoką talią. No i nie wiem, co jeszcze zrobię z tym topem. Nie wiem, dlaczego jeszcze sobie powiększam. Nie wiem, czemu sobie powiększam te ramiona, chociaż tak jak patrzę na ten zestaw, to wygląda całkiem zacny. Nie wiem, dajcie mi znać, czy ja po prostu widzę, że te ramiona są jeszcze 5 razy większe, bo mi się to z jednej strony podoba, bo mi się chyba tutaj to podoba, a z drugiej strony, no, chyba za dużo. Chyba to jeszcze bardziej przyciąga uwagę. No może to jest tylko w mojej głowie. No nie wiem. Dlatego mam was do pomocy. Mam czarny biustonosz, już go bardzo nie chciałabym zmieniać. Więc pokażę wam tak. Lekko jednak prześwitują te wody. Ja nie mam jakiś taki dziwny materiał, bardziej jak strój kąpielowy niż jak wody. No i zestawiłam je właśnie z tymi spodenkami. Nie jestem przekonana do końca co do tych wody, aczkolwiek spodenki mi się podobają i podoba mi się też ten zestaw. No ale te spodenki właśnie fajnie wyglądają do wody, ale nie wiem, one tak prześwitują i ten materiał taki jakieś takie nieszczególne. Chyba to odeślę, ale spodenki są bardzo komfortowe, bardzo wygodne i chyba je sobie zostawię. Fajnie to wygląda i tutaj też się znowu ładnie układają i mają kieszenie. Widzicie, ja od razu mam odruch ładowania rąk do kieszeni. No mówiłam, że tu nie będę miała tyle odwagi na wciągniętym brzuchu. Pokażcie, jak to się reguluje. Bo to można sobie tak mocno zregulować. Ale to traci urok. Od razu tu naciągnęłam. Bardzo ładne fruwające rękawki. Ja lubię takie i powinnam właśnie dla swoich ramion takie nosić. No gdzie tak z gołym brzuchem? Materiał jest ładny, wzór jest ładny, serek, dekolt jest idealny, fruwające rękawy są idealne, ale ja chyba mam problem jednak tutaj z tym brzuchem. Gdyby ona była dłuższa i się marszczyła i gdzieś na tej wysokości by był pokazany brzuch, to by było spoko, tak? No ja nie czuję się zbyt komfortowo, zwłaszcza, że jeżeli są... Nie, no normalnie. Będę miała niższe spodnie, no ale nie założę do niej niższe spodnie. Nie, chyba nie. I znowu bluzka powiększająca ramiona, ale wydaje mi się, że to wygląda jeszcze gorzej niż ta czarna. I tu coś się dzieje. Nie jest tak ładnie dopasowane. Zobaczcie, się to marszczy, bo może to ma być tak. Taka hiszpanka, ale znowu jest ultra krótka i coś mi się w niej nie podoba, chyba wykończenie, bo to mi stąd spada. Jak założę tu, to tu się marszczy. To takie, to jest chyba tunika.
A nie sukienka, coś mi się tak zdaje. Chociaż te shorty jeansowe były krótsze, ale wiecie, schylić się w shortach, a schylić się w sukience, to jest, no właśnie, to jest zasadnicza różnica. To jest w porządku. A ja wiem, tu jest strasznie krótko z tyłu, mam wrażenie. Chociaż ona jest tutaj lekko przedłużana, nie wiem, czy wy to widzicie. Z przodu jestem, a tak mam wrażenie, że stoję i wszystko mi widać. Nie wiem, jeszcze to przemyślę, czy się po prostu będę czuła komfortowa. A ponoć teraz kolarki są modne, może jakieś kolarki zamówię i pod te jakieś właśnie takie kolarki i by wtedy było spoko. Dobra, przebieram się i robimy podsumowanie. No dobrze, to podsumowując po kolei, body chyba nie pasuje mi materiał i to, czy tak prześwitują. Ładnie się układały, ale chyba nie warto ich trzymać w szafie. Jeżeli chodzi o tę czarną bluzkę, koniecznie mi dajcie znać, co z tymi ramionami, bo ona mi się podoba, ale właśnie nie wiem, czy nie rzucę zbytnio się, czy te ramiona zbytnio nie rzucają się w oczy. Natomiast ta jest średnia, bo ona się po prostu jakoś tam nie układa. Wydaje mi się, że też taka trochę może info. Nie, może nie. Coś mi w niej nie gra, więc chyba pójdzie do zwrotu. Sukienka jeszcze do przemyśle, bo ona mi się podoba i właśnie do takich kolarek byłaby ok. Ta bluzka nie, bo ona jest za krótka niestety. No wiecie, podejrzewałam, ale myślałam, że 3 cm dłuższa będzie jednak. Nie jest. Te spodenki chyba sobie zostawiam, tak do śmigania, albo jakiejś takiej eleganckiej wersji, albo takiej codziennej. Chyba te też sobie zostawiam, bo są bardzo wygodne, bardzo fajne i ładnie też wyglądają. No i taki inny kolor, nie jeansy, tylko właśnie zielony. Jeżeli chodzi o te, to te też ładnie wyglądają i też będę się nad nimi mocno zastanawiać, albo po prostu je zostawię. Te idą do oddania, bo są opaską, opaską po prostu. A spódnica, dajcie znać. Ja może ją zostawię. Dobra, wiecie co, mruga mi bateria, więc koniecznie ja już kończę. A wy mi pomóżcie, dajcie znać, co było super, a co oddać bez dyskusji. Dziękuję wam jak zwykle już z góry za pomoc. Pozdrawiam i do zobaczenia za niedługo.